Nie pomogli mi. Wy, urzędnicy państwowi, nie pomogliście mi, tylko zabieracie mi mój czas, moje paliwo. Jeździłem 3 razy w roku, 4 razy w roku, jeżdżę 12 razy w roku. Nasz rząd, nasze prawo podatkowe nie robi nic, żeby mi ułatwić, tylko dokładają jakąś kolejną rzecz, a ja się kompletnie nie chcę tym interesować. Kompletnie nie chcę się tym interesować. To mówiąc do was, do urzędników państwowych, macie super, jesteście... chyba się mi biorą do tyłka. Aha. Jesteście w bańce bezprawia, bo wy namieszacie, a odpowiada za to państwo. My musimy się sądzić z urzędem, nie z urzędnikiem. Gdyby był to winny urzędnik, to ja bym wziął go, adwokata, i oskarżył go, że za jego błąd, on zarabia pieniądze z moich pieniędzy, jest odpowiedzialny. Do wygrania będą książki Nawala, 3 książki Zatoka, Kampozji oraz Przetrwać Belize. Partnerem odcinka jest Hampton by Hilton, Łosoł, Mokotów. Nazywam się Wiktor Bernacki i zapraszam na program o sukcesie przy kawie. Chciałbym cię jeszcze zapytać o ten aspekt mentalny, który poruszyłeś. Czy mógłbyś zdradzić ewentualnie jakieś wskazówki, jak osoby, które albo prowadzą już biznes, albo dopiero zamierzają prowadzić, jak mogą, że tak powiem, hartować się mentalnie? To znaczy, bardzo często w jednostkach przejawia się temat właśnie aktywności fizycznej, ale takiej długotrwałej, gdzie dochodzimy do bariery jakby swojej wytrzymałości. Czy to jest jakiś element takiej mentalności? Jest to element mentalności, bo teraz jeździłem po Polsce z Fundacją Artura Siódmiaka przez sport do praworządności i byłem ja jako żołnierz jednostki specjalnej, był kolega policjant, byli wybitni sportowcy, Artur Siódmiak, kto był z nami jeszcze, Jakub Wawrzyniak, Michał Karnowski, a więc osoby, które sobie wygooglujecie, są dosyć znane w sporcie i to pokazuje, że my doszliśmy do wysokiego etapu bycia w sporcie, bycia w wojsku i teraz idąc do cywila radzimy sobie w naszych biznesach, bo sport prowadzi do tego, że musisz być regularny, musisz być obowiązkowy, żeby dojść do jakiegoś poziomu, że musisz trzymać dietę, że życie się toczy koło tego sportu, bo lubisz to robić i nagle masz swój biznes i z tego sportu, z tego co dała mi jednostka w szkoleniu, co też można często przekładać na sport, powoduje to, że jesteś taki sam w biznesie. A więc, że jesteś punktualny, że jesteś odpowiedzialny za to, co robisz, że przekładasz to, żeby nie zawieść kibiców, żeby nie zawieść swoich klientów i nagle się to spina. A jeżeli jest byle jakość i ten sport traktujesz tak sobie, no to te 10 km przebiegniesz, ale na samym tyle i zmęczony i było niefajnie, a możesz zrobić to w 44 minuty i być ekstra na mecie, bo jest fajnie, bo jeszcze miał ci kto klaskać, nie? I tak też patrzę na ten biznes. Przekładać tą obowiązkowość, tą chęć robienia tego na biznes. I następna rzecz, mówiąc o biznesie, ja jestem fanem robienia biznesu w tym aspekcie tego, co lubię. Bo jakbym nie lubił być mówcą, no to słabo by to wychodziło, bo bym się męczył na sali wykładowej. Jakbym nie lubiał pisać, a bardzo lubiałem czytać, no to by nikt nie kupował mojej książki, bo by się je trudno czytało. A wiele osób mówi, że moją książkę się czyta tak, jakbym siadł przy ognisku i opowiadał opowieść komuś, a więc tak można powiedzieć, lekkie pióro mam. Więc tak popatrzcie na swoje biznesy, zastanówcie się, co lubicie robić i do it. Jednostki specjalne, jak i biznes, to jest stres. Czasami naprawdę permanentny przez dłuższy okres. Jak radzić sobie stresem, jak wy sobie radziliście w jednostkach, jak być może przeniosłeś to po prostu na takie codzienne prowadzenie działalności gospodarczej? Dobre pytanie. Żeby mieć mniejszy stres, to wokół siebie zbudować bańkę, drużynę ludzi, z którymi dobrze się czujesz. A więc nie ma nic lepszego niż porozmawianie o tym stresie, o problemach, o wyzwaniach ze swoimi przyjaciółmi. Tak? Mhm. To jest takie ujście. Nie potrzebujesz psychoterapeuty, tylko wygadasz się swojemu kumplowi, swojej przyjaciółce. Sport. A więc często jest takie zmęczenie, że
jesteś zmęczony psychicznie, bo musiałeś naprawdę wytężyć umysł i coś pisać. Ja mam często tak, że po napisaniu części mojej książki, gdzie drętwieją mi nogi, jestem 6-8 godzin za biurkiem, za klawiaturą i jestem już zmęczony pisaniem, odpoczywam wychodząc biegać. I wtedy piszę dalszą część książki, bo biegnę sobie i sobie wyobrażam, co powinienem dalej. I po tym biegu ja wracam do domu i jestem zrelaksowany, odpocząłem. A więc wielu biznesmenów, patrzymy na to, znowu wrócę do tego zachodu, który gdzieś gonimy, że jest aktywnych sportowo, że robią, uprawiają dyscypliny sportowe, które pozwalają im odpocząć. A więc nie cały dzień w biurze na maksa, tylko idą później, nie wiem, na squasha, pograć w tenis. Wielu teraz biznesmenów biega, jeździ na nartach. To jest nie tylko po to, by się pokazać, że teraz gram w golfa, ale może naprawdę komuś ten golf pomaga w tym, żeby się zrelaksował, żeby odpoczął, żeby się odstresował i będzie mógł lepiej pracować. Wspomniałeś na początku o, nazwijmy to, wyzwaniach z chociażby urzędnikiem. Jak ty postrzegasz prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce? Bo głosy są różne, że jest ciężko, że jest duża biurokracja, wiele wyzwań, trudności, które gdzieś przedsiębiorca napotyka w takim codziennym nawet kontakcie z urzędnikiem. Jak ty to postrzegasz? Mam takie coś, co lubię i co pokazuje zabieranie mi tej mojej dobrej energii i wysysanie ze mnie jej. To jest na przykład ta cała buchalteria, która jest dookoła, bo kiedyś było tak, że raz na 3 miesiące do mojego urzędu, do mojej pani księgowej musiałem zawozić wszystkie rachunki, które miałem. Poprawiono sobie i teraz muszę to robić co miesiąc. A więc ja jestem jeszcze tej starej daty i nie skanuję tego wszystkiego, tylko zbieram na kupeczkę i kiedyś raz w miesiącu zbierałem to i jechałem z tym do pani księgowej. Teraz muszę to zrobić raz w miesiącu. W miesiącu jechać 9,5 km w jedną stronę, 9 km w drugą stronę. Pamiętać, że przed tym 10 muszę to zrobić. Niby nic, ale mi to wysysa. Nie pomogli mi. Wy urzędnicy państwowi nie pomogliście mi, tylko zabieracie mi mój czas, moje paliwo. Jeździłem 3 razy w roku, 4 razy w roku, jeżdżę 12 razy w roku. A więc może zarobiłbym trochę więcej na wasze pensje, bo większe podatki bym płacił, chociaż i tak płacę duże. A tak, zabraliście mi 12, inaczej, dołożyliście mi 8 razy zbierania dokumentów i wyjeżdżania do księgowej tam i z powrotem. Niby nic, ale jednak dużo. A więc ja sobie z tym radzę, bo mam dobrą księgową, bo korzystam z nowych narzędzi, ale nasz rząd, nasze prawo podatkowe nie robi nic, żeby mi ułatwić, tylko dokładają jakąś kolejną rzecz, a ja się kompletnie nie chcę tym interesować. Kompletnie nie chcę się tym interesować. Daję zarobić komuś innemu, niech on to robi, a wy mi już niczego więcej nie dokładajcie. Z nowym rokiem wejdą kolejne przepisy, prawdopodobnie słyszałeś, nowy ład i też wiele utrudnień. I co za tym idzie, to też fajnie powiedziałeś, w momencie, gdy ty jeździsz do tej księgowej, mógłbyś siąść, zacząć pisać książkę, tak? I to by bardziej wpłynęło na twój biznes. Ale Polska to pokazuje, że urzędnicy państwowi, przez to, że nie są oni odpowiedzialni za swoje decyzje, dlatego wiem, że w systemie niemieckim urzędnik państwowy musi być ubezpieczony, bo on jest rozliczany ze swoich decyzji. To mówiąc do was, do urzędników państwowych, macie super, jesteście, chyba się nie biorą do tyłka, jesteście w bańce bezprawia, bo wy namieszacie, a odpowiada za to państwo. My musimy się sądzić z urzędem, nie z urzędnikiem. Ja powiem to na własnym przykładzie, że kiedyś odchodząc na tą emeryturę, mój kumpel wymyślił, że kupimy kawałek ziemi pod Warszawą, zrobimy biznes, będziemy deweloperami. Mhm. A więc na tej działce była możliwość wybudowania 3 bliźniaków. Mieliśmy kasę na działkę i na wybudowanie 1 bliźniaka. Wszystko szło bardzo ładnie do momentu, gdy jeden z sąsiadów nam się nie odwołał. A odwołał nam się tylko z tego powodu, że był błąd urzędniczy w całych dokumentacji. A więc urzędnik popełnił błąd, on to oddał, oczywiście sprawa trafiła do sądu administracyjnego, która trwała nie 3 miesiące, nie 6, tylko 9. Dostaliśmy decyzję, że jednak możemy się budować, zajęło to 9 miesięcy,
ale po tych 9 miesiącach nie mieliśmy już na tego bliźniaka. Mhm. Odpowiedzialny był za to błąd urzędnika. Mogliśmy się do kogo udać, do kogo się odwołać. Gdyby był to winny urzędnik, to ja bym wziął go, adwokata, i oskarżył go, że za jego błąd, on zarabia pieniądze z moich pieniędzy, jest odpowiedzialny. I to jest wiele takich rzeczy w Polsce, że nawet teraz się często mówi, że wiele firm będzie skarżyło państwo, że przez to, co się wydarzyło przez koronawirusa, straciły ich firmy. Tylko że podjęli decyzję urzędnicy, a odszkodowanie od kogo dostaną? Od państwa. Od państwa. Z moich podatków? Z twoich podatków? Dokładnie. A więc jestem całkowicie za tym, żeby urzędnicy w Polsce przestali być świętymi krowami, a urzędnicy w Polsce odpowiadali za to, co wydają i za to, co podpisują. Możecie mi uwierzyć, chciałbym, żeby to trwało o miesiąc dłużej, ale żeby dokumenty od was do mnie przychodziły bez błędów. Może teraz pojawi się takie pytanie. Dobrze, Nawal, ale jakie właściwie są usługi, które oferujesz? Wspomniałeś, że jesteś wykładowcą. Jakbyś mógł powiedzieć coś więcej? To znaczy, piszesz książki, jesteś wykładowcą. Co wchodzi w jakby całą strukturę Nawal Polska? Cała struktura Nawal Polska. Ja kiedyś, jak zaczynałem swoją karierę, to mówiłem tak, że żeby być żołnierzem jednostki specjalnej GROM, musiałem skończyć szkołę zawodową, być ślusarzem, spawaczem. Pracowałem jako dekarz na dachu, pomagałem murarzowi, pracowałem jako kucharz, przepraszam, jako kelner, jako barman. Już nie mówiąc, że targałem czereśnie, zrywałem truskawki i robiłem wszystko, co jest możliwego w roli, a więc to doprowadziło do tego, że zostałem żołnierzem jednostki specjalnej. Teraz się mnie pytasz, kim ja jestem i co ja oferuję. To są rzeczy, o których nie myślisz, dorastając, że to może ci się kiedyś przydać. Dlaczego? Na przykład na takim poziomie żołnierza jednostki specjalnej GROM, czy pomyślałbyś, że bycie ślusarzem, spawaczem będzie bardzo dużym narzędziem w tym, że będziesz szturmowcem i walczył przeciwko terrorystom i odbijał zakładników? No prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie nie, ale idziesz sobie przez bazę Camp Pozzi i w Iraku i widzisz, jak przyszły nowe Hammery, samochody, które trzeba doposażyć, dopancerzyć, i patrzysz, że twoi amerykańscy koledzy spawają blachę, jeszcze za bardzo nie oszlifowali jej z farby. Idziesz do amerykańskiego Master Chiefa i mówisz: ej, ja jestem spawaczem z wykształcenia, mogę wam pomóc. I on nagle: to wy w gromie macie spawacza? I nagle nie lubiałeś spawać, szedłeś do zawodówki, leciały ci łzy, bo nie chciałeś być, chciałeś być piłkarzem, a nie spawaczem. I nagle teraz w Bagdadzie spawasz Hammery i biją ci prawo i super, potrafisz spawać. I tak samo też teraz patrząc, ciężko mi zdefiniować siebie jednokształtnie. No, ciężko mi mówić o mnie, że jestem pisarzem, bo za pisarza to uważam Sienkiewicza, Mickiewicza i Sergiusza Piaseckiego, chociaż był łobuzem, awanturnikiem i szpiegiem. No to na pewno jestem dzisiaj tym autorem książek, mówcą motywacyjnym. I przez to, jak prowadzę swoją działalność, swoją branżę, stałem się też ambasadorem marki, bo są firmy, które chcą, żebym pokazywał siebie w ich i żeby była korelacja pomiędzy nami, a więc jestem ambasadorem marki Helikon. Dzisiaj korzystam i jestem w bluzie taktycznej, w spodniach, noszę ich czapeczkę, kurtkę i dorobiliśmy się takiej firmy ubraniowej w Polsce, która stała się marką światową. A więc ja, walcząc na tej arenie międzynarodowej, mając swoją markę światową, pod tym względem nie mam problemu z tym, żeby mówić, że mamy w Polsce markę ubraniową, którą chętnie używają żołnierze, funkcjonariusze i cywile na całym świecie. A więc nasze marki też tak podeszły, ale też korzystają z moich usług marki światowe. Jestem ambasadorem firmy Milwaukee, która produkuje sprzęt ślusarsko-oświetleniowy. Można powiedzieć, no, żołnierz jednostki specjalnej będzie pokazywał szlifierki, a ja wam mówię tak, bo część mojej roboty, gdy wchodziliśmy na wodach Zatoki Perskiej na tankowce, żeby tam wejść, taki tankowiec jest cały zaspawany. I co żeśmy ze sobą wciągali na tankowiec? Dużą szlifierkę, która jest odpalana na silnik spalinowy, trzeba było wziąć tam ze sobą paliwo, a dzisiaj
firma Milwaukee wyprodukowała szlifierkę dużą, akumulatorową. Ja mówię, zobaczycie chłopaki, że za chwilę te szlifierki będą używali żołnierze jednostek specjalnych, bo my tego potrzebujemy sprzętu, a więc nie potrzebujesz jej zapalać, nie masz tego stresu, czy silnik ci odpali, tylko masz akumulator i poza karabinem i pistoletem taka szlifierka też była narzędziem mojej pracy. A jestem ślusarzem, spawaczem z wykształcenia. Zgrywa się to przez spawacza ślusarza do jednostki specjalnej. W jednostce specjalnej spawałem, ciąłem blachy, wychodzę do cywila. Jest firma Milwaukee, która patrzy, amerykańskie myślenie. Mamy żołnierza z jednostki specjalnej, przecież oni używają tego ciężkiego sprzętu. Używają go strażacy, używają go policjanci, używają go służby ratunkowe. Prawda? A więc nagle się to spina, a więc i marka polska, i duża marka, mogę powiedzieć, duża marka polska, i duża marka amerykańska chce współpracować ze mną, bo moje dokonania są takie, że nie zawodziłem i warto pokazać się. I mnie jest dobrze z nimi, bo to jest dla mnie zaszczyt, że marka Milwaukee ze mną współpracuje, a tym bardziej zaszczyt, że dorobiliśmy się marki ubraniowej w Polsce, która mnie ubiera. Spina się to? Spina się to. A na pewno nie myślałem, odchodząc z jednostki, że będę ambasadorem któryś z tak dużych firm. Chciałbym Cię jako ostatnie pytanie zapytać o właśnie wątek biznesowy, to znaczy ewentualnie Twoje plany. Czy to, co robisz obecnie, w tym upatrujesz się, że będziesz robił to, że tak powiem, do końca, czy, bo wspomniałeś jeszcze też o deweloperce, czy być może masz na oku inne biznesy, albo rozwijasz inne biznesy, inne gałęzie, o których publicznie nie mówisz, albo dopiero zamierzasz startować? A widzisz, o jednym biznesie, o którym zapomniałem, to jest to, do czego na przykład pokazuje pandemia. Jak można poznać ludzi, dobrze się z nimi zgrać i wymyśleć coś dobrego, bo przez to, że biegam, jestem też organizatorem takiego biegu Grom Challenge. I na taki bieg Grom Challenge trafił pan dyrektor Marian Kmita z telewizji Polsat Sport, z którym się poznaliśmy. I telewizja Polsat Sport co pokazuje? Sport. Prawda? Sport, i to ten sport taki na wysokim poziomie, ale też pasja tych ludzi, którzy są w takiej telewizji, pokazuje, że też mogą pokazywać coś mniejszego. I mamy koronawirus, a więc nie ma dyscyplin sportowych, wszystko zamknięte. Prawda? Wszystko zamknięte, a więc zaczynają pokazywać archiwa. Nagle rozmawiasz z panem dyrektorem, że no nie jest za dobrze, nie ma co pokazywać. Mój biznes też przysiadł, bo będąc mówcą motywacyjnym, no mogę co robić? Pisać książkę, a więc piszę kolejną książkę, Świat na celowniku, o turystyce, bo zaczynam tęsknieć. Ale zaczynamy rozmawiać, że akurat pisałem Strzelnicę Nawala i wpada pomysł, a może by nagrać program strzelecki. Przecież możemy wejść do studio w całej tym reżimie sanitarnym, sanepidowym, i zrobić program telewizyjny. No i dlaczego nie? I widzisz, i nagle pomysł, wszystko idzie w dół, a my tworzymy z telewizją program Strzelnica Nawala i teraz jest drugi sezon, do którego to programu zapraszam wybitnych sportowców, którym opowiadam o strzelectwie, których zabieram na strzelnicę i razem strzelamy. Nie? A więc życie jest w stanie pomóc nam rozwinąć się, może nie samemu, ale jak zaczynamy się komunikować, rozmawiać i poznawać innych ludzi, to nawet taka zła sytuacja jak pandemia światowa pozwoliła coś zrobić fajnego, bo daje też uśmiech ludziom, bo to jest program może rozrywkowo-edukacyjno-militarny, a więc ktoś zasiada przed telewizorem i to patrzy. Daje nam ruch, daje nam też możliwość zarobku i w jedną i w drugą stronę, no bo też telewizja na tym zarabia, no i ja też na tym mój biznes zarabia. I nagle zostałem prowadzącym program w telewizji, i to dużej telewizji. Super. Ja Nawal, dziękuję Ci za rozmowę. Jestem pewien, że wyciągniecie dużo cennej wiedzy właśnie od Nawala. Fajnie, że podzieliłeś się tą historią biznesową, bo myślę, że mało kto Cię zna z tej perspektywy, a no jest za Tobą ciekawa historia i ja życzę Ci, żeby ten Twój biznes się rozwijał, żebyśmy zakończyli ten taki dziwny okres, jaki był przez ostatnie 2 lata. No i co? I myślę, że być może do zobaczenia gdzieś na jakimś spotkaniu autorskim. Być może zastanawiacie się nad udziałem w spotkaniu autorskim z Nawalem, to koniecznie bądźcie, poznajcie Nawala osobiście. Ja się z Wami żegnam, dziękuję za Wasz czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Chciałbym zaprosić Was jeszcze na konkurs, który ogłaszamy. Do wygrania będą książki Nawala, 3 książki, Zatoka, Kampozji oraz Przetrwać Belize.
książki z autografem Nawala, także na pewno bardzo, bardzo wartościowa nagroda. Aby wygrać te książki, po prostu napisz komentarz o treści konkurs. Wszystkie osoby, które napiszą taki komentarz, wezmą udział w losowaniu. Zwycięzców ogłosimy około 2 tygodnie po opublikowaniu tego nagrania. Ja bym chciał tylko jeszcze dodać, że nie myślałem, że będę kiedyś motywować osoby do tego, żeby robić coś fajnego w życiu, i nie mówię teraz o tym, żeby was zmotywować, tylko zacznijcie patrzeć na siebie, że w każdym z was jest coś fajnego w czymś, czym możecie zacząć zarabiać, bo najtrudniejsza sprawa jest taka, jaką ja miałem, będąc robotnikiem wykwalifikowanym, że chodziłem do pracy i się z tym męczyłem. Prześpijcie się z tą myślą, co dzisiaj w naszej Polsce, a jest to możliwość, zacząć robić tak, by sprawiało wam przyjemność i żeby no, wasze konto było wielozerowe z jedynką z przodu. Pozdrawiam serdecznie, Nawal.